Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami 22 materiał z gry Jacksmith. Zaczynamy, moi drodzy, kolejną część przygód w Mrocznym Lesie. To jest prawdopodobnie ostatnia walka w Mrocznym Lesie, na stówę to jest ostatnia walka w Mrocznym Lesie, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tylko jednej walce, bo kolejną walką prawdopodobnie będzie walka finałowa. Walka finałowa, która będzie skupiać się przed nami temu ostatecznemu przeciwnikowi, który chyba tam porwał córkę księżniczki, to jest taki szczur w czapce, czapce maga. Więc będzie ciekawie, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tylko jednej walce. Ja myślałem, że będzie więcej odcinków z Jacksmitha, ale jednak się przekonałem. To się jednak zauważyłem, jednak... Wow, ale fajnie się robi tą... Ej, fajnie to się robi. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Będzie się ją tak prościej robić, myślę. Chyba. Ty! A gdzie jest ten drugi kąt? Ojeny. Gdzie ten drugi był? A, gdzie ten drugi był? No i tam. Perfekt. Perfekt. Construction mi nie wyszło. Tylko jednego kamyczka zgubiłem. Kurna. Dobra. To będziemy mieli A zróbmy tą. Czemu nie? Czy tu nie miałem jakiejś cloverkowej? Miałem cloverkową, ale tamta w ogóle mi nie jest potrzebna. Dobra, jedziemy dalej. Zapomniałem kupić kryształy. Kupujemy kryształy. Robimy tą tarczę. Jako to, że to jest taka ostatnia już walka w tym lesie, zróbmy tarczę z kryształu, myślę. Będzie gites. Dobra. Zobaczmy, czy nie mam jakieś tutaj... O, miałem tam jakieś ciekawe. O. Miałem tutaj takie malowanie. Aha, i znowu skiepściłem to. Aj, trochę za szybko to robię. Ale trudno, nic się nie stało, nie? Tylko 10% mi jakby tu było. 50% to już by było źle, a nie. Jakieś 10%. Wiadomo jest to, że i tak wygram tą walkę. Robiłem gorsze bronie. Robiłem gorsze bronie. Dobra. Zobaczmy, czy nie mam jakichś mieczy ciekawych. Mieczyki. To jest miecz na wodę, a ja tu nie mam żadnych wodnych. Okej, dobrze wiedzieć. O, kolejni już idą. Wow, kolejni już idą. To niech oni się już tutaj przyszykują. Dobra. Tutaj wiadomo jest chyba, że nic... O Jezu, tam była ta. Tam była ta, bo ta jest pod mrok. Zróbmy jeszcze ją taką jeszcze pod mrok tutaj. Zróbmy ją ze złota. Ile mi kolejny byk nie przyjdzie. Tu mamy miecz, zrobimy go pod kamień. Go zrobimy z kryształu. I mamy tarczę. Tarczownika zrobimy pod... A tu nic ciekawego nie ma raczej. A zróbmy tą. Choć nie mógłbym zrobić tą cloverkową, bo mi tutaj brakuje, ale no. Idę pod damage dla danego żywiołu raczej chyba. Zróbmy ją ze złota. Proszę bardzo. Pięknie. Świetnie. Zobaczmy. Dobra, już w sumie korzystam z tych schematów. Znaczy z tych tutaj... Tego, co mam pod ręką. Aby tam polepszyć trochę walkę. No i tutaj by mi wszedła ta na pomarańczowo.
bo bym się skupił na robieniu tego miecza. O Jezu, rozlało mi się trochę. Trochę wykrzywiło mi ten miecz. Ale to nic. Dobra, użyjmy po prostu tego, co mamy. Choć wolałbym inne takie zostawić na kolejny. Kolejny ten. No i to możemy tutaj na kamień zrobić. No nie wiem, jakoś tak średnio mi to idzie to. Zróbmy zwykłą. Zwykły wzór. Great. Co mi tak słabo to idzie, no? Kurna. Za szyb. Pośpieszam się za bardzo. Pięknie. Zobaczmy tutaj na samym dole, czy czegoś nie ma ciekawego. O, idealnie. Idealnie. Zobaczmy trochę niżej, bo tam są zawsze ciekawe rzeczy. O, coś takiego na przykład. Tutaj mi się takie coś można zrobić. Perfekt. Świetnie. Good, good, very good. Teraz mamy... Dobra. No i okej, ogarnięte. Ogarnięte, lecimy. O, i idealnie tutaj odblokowałem kamień. Świetnie. 48. Dostałem za wyrobienie się w czasie, no i lecimy. Walczmy. Dobra, leczcie się, bo zapomniałem używać tych kul. Się zagapiłem trochę, dobra. Jedziemy z tym koksem. Jezu, jak ta tarcza wygląda z daleka. Tu taka diamentowa i niepomalowana, Jezu. Kto by z taką tarczą na scenę wszedł? Dobra. Ostatni przeciwnik pierwszej tury. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z tymi turami, no to mówię, że jak jest 5 przeciwników, to od razu sprawdzam, ile mam życia. Bo jeżeli mam więcej tu życia, to raczej chyba wiadomo jest to, że to wygram, nie? Bo poprzednia tura mi nie zadała jakoś dużo damage'a. Jezu, ale się cieszę, że to już koniec. Już mnie troszeczkę to zaczęło nudzić, nie? No co chwilę to robimy te same bronie, nie? Jednak. Warto to też wziąć pod uwagę. Leczonko, jeżeli mi nie zbije za bardzo damage'a. W sensie nie, może nie damage'a, ale... Dobra, i uwaga, i będziemy go mrozić teraz. Mruź, mruz. Hop. Dobra, yeah, udało się. Masakra. Ale się jednak udało. Jest. Dobra, udało się. Mad Crafter. Kolejne rzeczy. I uwaga, co nas czeka po kliknięciu klawiszu Continue? Moi drodzy, Dudley. Ostateczny przeciwnik, jesteśmy w zamku. Ostateczna walka przed nami w kolejnym filmie. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. To był przedostatni odcinek z Jack Smitha. Kolejny odcinek będzie ostatnim odcinkiem, czyli w 23 odcinkach się wyrobiłem. Cóż, moi drodzy, było naprawdę fajnie. No ale wszystko to dobra, kiedyś się kończy. Myślę, że teraz nagram ten film. Więc widzimy się kolejnym razem. Papa. Pa.